Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na, myślę, że ciekawe rozpakowanie, ponieważ rozpakujemy bezprzewodowe, mobilne słuchawki przeznaczone dla graczy od firmy Gigabyte. Jest to model Force H1. Słuchawki na Bluetooth, działające ze smartfonami, tabletami i posiadające podłączane przetworniki. W tej chwili nie podam Wam jeszcze dokładnej ceny tych słuchawek. Na razie przyjmijmy, że nie znamy jeszcze ceny tego headsetu. Przy okazji na dole widzicie parametry techniczne, impedancja 16 Ohm, czułość 127 dB, moc wejściowa, pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz i średnica przetworników 40 mm, waga 248 g, czyli taka waga średnia, i operują poprzez Bluetooth w standardzie 3.0. Po boku mamy jeszcze troszeczkę informacji o dostępnych przyciskach, jest ich kilka i macie opisane ich funkcje. Oczywiście funkcje będą też dokładnie opisane w recenzji. Po drugiej stronie parametry, 25 godzin rozmowy, ponieważ mam także mikrofon, możemy ich używać do odbierania połączeń. 10 godzin muzyki, 300 godzin w trybie standby, konstrukcja nauszna, pasywna redukcja hałasu z zewnątrz i ładowana przez USB bateria wewnętrzna. Też mamy zawartość zestawu z etui. No i z tyłu jeszcze ważne cechy: bezprzewodowy headset dla audiofilii. To oczywiście trzeba będzie przetestować, jaka jest czystość i wierność tego dźwięku. Muzyka i rozmowy telefoniczne, ruchome nauszniki i składana konstrukcja. Czyli takie podstawy. Teraz już sobie te słuchawki rozpakujemy i zobaczymy, jakie pierwsze wrażenie one zrobią. Zobaczcie, w środku mamy etui, które wygląda naprawdę fajnie. Już raczej nic więcej nie ma. Etui z takim logo. Twarde, więc fajnie zabezpiecza słuchawki. Przyda się na pewno w podróży. No i widzimy same słuchawki. Jest i kabelek do ładowania typu USB, micro USB. I mamy też user guide, szybką instrukcję co do czego i opis przycisków. Mała rzecz, ale przydatna. No i moi drodzy, same słuchawki, jak widzicie, złożone. Troszeczkę ciężko się rozkłada na początku. No i przyglądamy się. Pałąk, błyszczący plastik, za to elastyczny. Mamy poduchę. Poduszka robi średnie wrażenie, ani dobre, ani złe. No troszkę ten błyszczący plastik tutaj nie pasuje, chociaż z daleka wygląda fajnie, ale z bliska widać, że są odciski palców, że się to brudzi. Kształt tych zewnętrznych części nauszników jest dość ciekawy, taki fantazyjny. No i widzimy w środku grube poduchy, bardzo miękkie, no i dość małe otwory. I faktycznie te nauszniki w środku nam się dość mocno ruszają. Te przeguby, no powiem Wam, robią też takie średnie wrażenie, chociaż pewnie są wytrzymałe. Mamy logo Gigabyte'a, oznaczenie prawa, lewa. No i mamy ten cały panel sterowania. Wejście na ładowanie, diodę ładowania, włącznik oraz parowanie z Bluetooth, głośniej i ciszej, utwory do przodu, do tyłu oraz play, pauza i odbieranie rozmów. Wszystko mamy w słuchawce prawej, czyli będziemy to mieli jakby z tyłu głowy. No zobaczymy, czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Przetestuję te słuchawki oczywiście w aplikacjach, grach mobilnych i zobaczymy, jak się sprawdziły. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!